Po raz pierwszy turniej futsalu. Od 2 lat nasza sekcja futsalu rozwija się w sposób dynamiczny. Mamy z nią związane dosyć poważne plany. Dlatego trenujemy nawet teraz w te ciepłe dni. Dlatego zaprosiliśmy gości z Brandenburgii. W porównaniu do naszego pierwszego zespołu to zdecydowanie gorzej stoi ten niemiecki futsal, aczkolwiek to są młode chłopaki, którzy gdzieś tam kiedyś mają funkcjonować jako trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego ze specjalnością piłka nożna. Oni są młodzi, jeszcze inne mają podejście i tak dalej, a tutaj liczy się dobra zabawa i czysty duch sportowy. Jest to dość elitarna szkoła trenerów właśnie o specjalizacji piłka nożna, a ponieważ futsal to jest ciągle dyscyplina sportu, którą odkrywamy, o której można powiedzieć nie jest wiele materiałów w naszych polskich podręcznikach do trenowania. Staramy się nawiązywać też kontakty międzynarodowe i staramy się te tajniki futsalu ciągle zgłębiać. Po zakończeniu sezonu futsalu i po ostatnim turnieju zorganizowanym przez Lubuski Związek Piłki Nożnej nie trenujemy, także odpoczywamy i miejmy nadzieję, że zaczniemy jak najszybciej, już może, być może w sierpniu, na przyszły sezon przygotowania.